22 listopada 2020 rok. Tak jak mówiłem, jestem w Holandii, Assen, Holland Nord, prowincja Drenthe. To jest region Parku Narodowego Drenthe, ale tu jesteśmy nie w parku, ale na cmentarzu. Tak to właśnie wygląda. Ten cały cmentarz. Ale my jedziemy do żywych i mówimy żywym braciom i siostrom, że jedynym królem jest Król Chrystus Emanuel. Hej, bror! Hej! Ich vertellen, wo ist Christus? Ja. Ist hot. Ja. Ja. Das ist ein Vater, eh? Ja, das ist der Vater gesehen. Ja. Ja. Das ist Emanuel, das ist echt hot. Aber uns, für jou, für mich, ja, das alles ist Bruder Jesus. Ja. Ja, ja, ja. 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 Das ist ein Vater, eh? Ja. Ja, hoor. Ja. Das ist prachtig vandaag. Ja, das ist mooi. Dat. Ja, hoef niet de bank over, nou, COVID-19. Hoef niet de bank. Nee. Dit is propaganda. Ja? Ja, zeker. Ja, je gezien, hè? Absurde, hè? Ja. Hoe zeg je dat? Absurd. Absurd. Dit is geen accepteren over situatie. Die vrouw en man wonen samen 40, 50 jaar. En deze moet, je komen nu mondkapjes. Ja, ja. To jest abnormal. Ja. Kanit. Ja? Okej. Dank je. Welke naam jij? Welke naam? Jan. Jan. O, Jan. Ja. Ik vertel voor Jan. Kijk, Evangelie. Voor God. Christus is Emmanuel. Is één vader. Is voor jou. Nee, ik hoef geen papier. Ja? Nee, dat is niet nodig. Ah, dit is de lezen over vader. Dankjewel, broer. Jan. Doei. Jan. Jan. No ale powiedzieliśmy, kto jest ojcem. My jedziemy do parku. Do żyjących. Bo tutaj, jak wiemy, no, w tych grobach, w tych kamieniach nie ma życia. My jesteśmy tą świątynią. 1 Koryntian, rozdział 6 i werset od 19 do 20. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Prawdy, który jest w was i którego macie od Boga Ojca, i że nie należycie do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tędy Boga w świątyni waszej. Ciało jest naszą świątynią. Ciało jest naszą świątynią Boga żywego, Ojca Króla Chrystusa, Emanuela. Tak więc tu mam jeszcze ten budynek, gdzie kolumbarium. Tu wchodzą właśnie do kolumbarium. Te prochy są odbierane, tak? Jest jakiś mały taki krzyż. Tak jak katolicy mają krzyże, które są krzyżami zniewolenia. Ale my mamy jedną prawdę, jedyną w naszym Ojcu. Król Chrystusie Emanuelu. Jedziemy teraz do parku w Assen, do zwierząt, tam są żywi.
cieszmy się tym życiem, radością, naszemu Ojcu, Królu Chrystusie Emanuelu. Wyjeżdżamy tutaj nie z parku, ale jest właśnie taki cmentarz. Też komunalny, no, dla wszystkich, którzy, tak jak mówiłem, umarli, chowają umarłych, a my jedziemy do żywych. Do usłyszenia. Błogosławię. W imieniu naszego Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Tak więc bądźmy w tej jedności w naszym Ojcu, jakim jest życie w żywych braciach, siostrach w Chrystusie, Królu Emanuelu.